Witam towarzysze w poniedziałkowe popołudnie i w dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie kluczowe dla komunistów. Co to jest rewolucja? No bo w końcu komunizm to ideologia rewolucyjna, więc warto byłoby zastanowić się, jak ta rewolucja ma wyglądać, gdyż wydaje mi się, że jeden z większych problemów ruchu komunistycznego, właściwie ruchu to trudno powiedzieć, bo ruch polityczny definiowałbym jako jakąś tam formę zorganizowanego ruchu, który ma charakter masowy, więc żeby mówić o ruchu politycznym, to po pierwsze musi być jakiś trzon, który jest dobrze zorganizowany, po drugie musi mieć ten zorganizowany trzon jakieś poparcie w masach, które właśnie sprawia, że mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem o charakterze masowym. No, w Polsce takiego zjawiska nie ma, a więc nie mamy zorganizowanej siły politycznej, która by starała się bronić programu komunistycznego. No i tym samym nie mamy transmisji tego programu do mas, które by za tą organizacją podążały. No ale wydaje mi się, że właśnie wśród ludzi identyfikujących się z ideologią komunistyczną jeden z głównych problemów właśnie w przypadku zastanawiania się, a jak właściwie mogłaby wyglądać przyszłość, w której chcielibyśmy uczestniczyć. Co takiego chcielibyśmy zrobić? No bo zakładam, że jednak większość ludzi identyfikujących się z ideologią rewolucyjną, jaką jest komunizm, przewiduje jakąś przyszłość, w której robi się coś innego niż nagrywa filmy na YouTubie lub pisze posty na Facebooku. A więc, że jest jakiś taki właśnie ten jednym słowem, że kalkulowane jest wcielenie idei w życie. No ale właśnie ze względu na fakt, że wielu towarzyszy czy pseudotowarzyszy ma ogromny lęk przed samodzielnym myśleniem i zamiast samodzielnego myślenia chowają się za formułkami z przeszłości i po prostu, no, odpowiadając na pytanie, co to jest rewolucja, jak rewolucja miałaby wyglądać, no to próbuje się w sposób ślepy powtórzyć pewne schematy z przeszłości. No oczywiście tutaj takim najbardziej znanym schematem jest rewolucja październikowa. No i właściwie wszystkie te rozwiązania, które jakieś tam elementy rewolucji październikowej uważa się za ten czynnik, za jakiś taki, no jednym słowem, to myślenie o rewolucji nie ma charakteru politycznego czy naukowego, jakiegoś takiego właśnie analizowania różnych czynników w celu wyciągnięcia wniosku, co właściwie dzisiaj jest możliwe, co my możemy zrobić. Tylko jest to raczej taka licytacja się na dogmaty i cytaty. I jedyna słuszna droga
przeprowadzania rewolucji. To jest droga, która już została opisana i już została zrealizowana. Historycznie jest to... jest to metodologia, po pierwsze, ahistoryczna, no i przez to idiotyczna. Gdybyśmy mieli zastanawiać się, jak Lenin widział rewolucję, no to przecież rewolucje, które mógł analizować Lenin, wyglądały inaczej niż rewolucja październikowa. Lenin mógł bazować na doświadczeniach w pewnym sensie Komuny Paryskiej, Wielkiej Rewolucji Francuskiej, pierwszej rewolucji rosyjskiej z 1905 roku. No ale oczywiście schemat trudny do skopiowania, czy raczej niepotrzebnie należałoby kopiować schematy z przeszłości w przypadku Lenina, ze względu na fakt, że rewolucje przed rewolucją październikową kończyły się klęską. No ale późniejsze rewolucje, które jakoś tam mają charakter inspirujący, przynajmniej dla mnie, rewolucja kubańska na przykład, czy rewolucja chińska, wyglądają inaczej niż rewolucja październikowa. Są pewne czynniki wspólne, ale raczej wchodząc w szczegóły, widzimy tam więcej różnic niż podobieństw. Ale dzisiejsza pogadanka nie dotyczy historii, a więc mówienia o konkretnych różnicach pomiędzy rewolucją chińską a rewolucją październikową. Dzisiejsza pogadanka służy przyszłości. A więc wszystko to ma na celu przygotować nas do nowej rewolucji, i to rewolucji, która miałaby charakter zwycięski. Więc może najpierw zastanówmy się, co to jest rewolucja zwycięska. Dla mnie rewolucja zwycięska jest to rewolucja, która sprawia, że proletariat zdobywa władzę na trzech płaszczyznach. A więc płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i ideologicznej. I to jest ważna, wydaje mi się, tutaj taki ważny punkt, na którym należy się zatrzymać. Rewolucja to nie jest tylko i wyłącznie zdobycie władzy politycznej. Jest wiele jakichś takich, można by przeanalizować, ruchów rewolucyjnych z krajów trzeciego świata. Rewolucyjnych czy pseudorewolucyjnych. Troszkę takich ruchów przypominających działalność Tomasa Sankary z Burkina Faso. A więc, że jest sobie jakaś kadra oficerska, jacyś młodzi oficerowie zainspirowani marksizmem lub socjalizmem, którzy dochodzą do wniosku, że w kraju, w którym żyją, jest syf i oni zdobędą władzę i będą jakoś tam przybliżać ten kraj do socjalizmu. I oni się skupiają zazwyczaj na zdobyciu władzy politycznej, więc z dnia na dzień
jakaś tam grupa identyfikująca się z proletariatem zaczyna w kraju rządzić, ale cały czas nie posiadają władzy ekonomicznej. Władza ekonomiczna to droga do zdobycia władzy ekonomicznej wiedzie przez brutalną walkę z kapitałem. Brutalną ze strony kapitału. Taka już jest logika dziejowa, że zazwyczaj w krajach, w których rewolucjoniści zdobywają władzę, no to kapitał stara się kontratakować. A więc najprostszą formą kontrataku jest nałożenie sankcji. Ewentualnie sabotaż ekonomiczny. I wszystko to jest nakierowane na zdestabilizowanie gospodarcze kraju. No, a im kraj jest bardziej zdestabilizowany gospodarczo i pojawiają się jakieś tam problemy zaopatrzeniowe, tym łatwiej jest prędzej czy później burżuazji wrócić do władzy. Więc żeby mówić o rewolucji, to trzeba mieć władzę polityczną i ekonomiczną. Więc zwycięstwo rewolucji nie kończy się w dniu zdobycia władzy. Bolszewicy zdobyli władzę 7 listopada 1917 roku. Bolszewicy zdobyli władzę ekonomiczną w latach 30. Wtedy dopiero możemy mówić, że prywatna własność środków produkcji została zlikwidowana i można przystąpić do budowania socjalizmu. Więc widzimy, że mamy tutaj dość dużą różnicę w czasie pomiędzy zdobyciem władzy politycznej a zdobyciem władzy ekonomicznej. I to jest jeden z tych czynników, za który można byłoby bolszewików krytykować, że tak długo im to zajęło. Zresztą długo im to zajęło także ze względu na błędy popełnione przez bolszewików. Znaczy błędy, trudno powiedzieć, czy to są błędy, no zwycięzców się nie osądza, no ale jednak to rozdrobnienie własności ziemskiej w Rosji to jest dziedzictwo Lenina. Lenin, który wprowadził dekret o ziemi, zatwierdził proces, który miał miejsce wtedy w Rosji, czyli po prostu, że chłopi przejmowali majątki obszarników i dzielili ziemię obszarników pomiędzy siebie. A Lenin po prostu uznał, no dobra, to żeby zdobyć poparcie chłopów, to my będziemy, uznamy ten fakt i że ziemia od tej pory może być właśnie, będzie bardziej rozdrobniona niż była przed bolszewikami. No i to oczywiście doprowadziło do problemów. Do problemów, które później właśnie musiał rozwiązać Stalin. Wprowadzając kolektywizację ziemi. Teraz tak, no, kolejnym elementem jest władza ideologiczna. I tutaj jest
I tutaj jest, są moje zarzuty pod adresem Polski Ludowej. Że w Polsce Ludowej, ale właściwie no pewnie to jest jakaś tam norma dla większości krajów bloku wschodniego, tak przynajmniej od lat 70. No to zaprzestano powoływać się na ideologię marksistowską, socjalistyczną, komunistyczną. O ile w Polsce na początku lat 50. no to właśnie bardzo tutaj dobrze prowadzono tą właśnie edukację społeczeństwa. Dokonano olbrzymiej pracy naukowej, żeby właśnie no, całą polską historię napisać na nowo, żeby cały ten właśnie szlachecko-obszarniczo-klerykalny charakter dawnej Polski zmienić w kierunku Polski nowoczesnej, socjalistycznej, żeby wychowywać się na nowych książkach z nową ideologią. I ogólnie wpajano młodzieży na początku lat 50. no co to jest socjalizm? Dlaczego my jako komuniści budując socjalizm jesteśmy w konflikcie z zachodnim imperializmem? I to był przekaz, który w tamtym czasie miał olbrzymie poparcie społeczne w narodzie. To, co najbardziej boli współczesnych antykomunistów, to, że w czasach Bieruta socjalizm był ideologią wyznawaną przez większość społeczeństwa. No. Nie cała, bo wiadomo, że była ta reakcja, no ale młodzież budująca Polskę popierała partię. I wtedy można było powiedzieć, że PPR, czy PZPR już wtedy, posiadał władzę polityczną, ekonomiczną i ideologiczną. I PZPR utrzymał władzę polityczną i ekonomiczną do końca istnienia Polski Ludowej, ale partia utraciła władzę ideologiczną w czasach Gierka. Ale już w czasach Gomułki z tą władzą ideologiczną było cienko. A więc no... zbyt dużo było jakichś takich wypaczeń, a zbyt mało było... No zbyt dużo było kompromisu z polską reakcją w czasach Gomułki, ale jednak jeszcze jakoś to ideologicznie trzymało się kupy. No. W latach 70., a zwłaszcza w latach 80., no to jest mnóstwo oficjalnych publikacji czy filmów produkowanych w PRL-u, które po prostu można uznać za kontrrewolucyjne. No. I to nie kontrrewolucyjne, bo produkowane przez Solidarność, nie kontrrewolucyjne, bo produkowane przez władzę. No ostatnio jak była u mnie teściowa, to ona oglądała taki serial Dom. I to był serial robiony w PRL-u. No. I ten serial, więc tam występuje, nie wiem, Englert i kilka innych. I ten serial pokazuje końcówkę wojny i pierwsze lata PRL-u. Tam chyba później to dłużej to trwało. Ale no, ja widziałem kawałek tego właśnie, że tam bohater tego filmu został, wstąpił do milicji obywatelskiej, no i on był zszokowany, że milicja obywatelska tam zajmowała się zwalczaniem kontrrewolucjonistów i tam trzeba było jakiemuś kontrrewolucjoniście coś zrobić, a on zaprotestował przeciwko i to jest tak przedstawione, że właśnie no ci no jednym słowem PRL, późny PRL produkował filmy,
których przemycano kontrrewolucyjną narrację krytykującą rewolucję, która dokonała się w Polsce. I tam takich materiałów właśnie antysocjalistycznych jest mnóstwo. Zresztą to nie jest przypadek, że ludzie tworzący polski kapitalizm, tacy jak Leszek Balcerowicz, no w latach 80. byli, zajmowali ważne stanowiska w partii i w państwie. Znaczy tam, jako no, Balcerowicz był, no, szkolił kadry z marksizmu, leninizmu. Coś w tym rodzaju. Dobra, towarzysze, więc zostawię was z tym tematem. Temat jest długi i na pewno jeszcze do niego wrócę. Wrócę go do niego zaraz. Bo ja jestem pod sklepem, towarzysze, ja muszę zrobić zakupy. I zaraz będę kontynuował rozważania, co to jest rewolucja.